Nauczycielka mojego syna kazała podać rodzicom środek usypiający. Po tym, jak pani Wagner zaczęła zadawać mojemu synowi bardzo niepokojące zadania domowe, postanowiłem to z nią skonfrontować. Następnego dnia, gdy pojechałem do szkoły, jej odpowiedzi były zlewające. Wydawało się, jakby nic nie miała sobie do zarzucenia. Nagle zadzwonił dzwonek, a do klasy wbiegła grupa dzieci. Wszystkie chodziły parami. Wszyscy przywitali panią Wagner i kłaniali się jej po kolei. Wydawali się bardzo dobrze wychowani. Niemal zbyt dobrze wychowani. Spojrzałem wokół i zauważyłem, że wszyscy uczniowie patrzą w dokładnie to samo miejsce. Wszystkie ich oczy były skierowane na panią Wagner. Coś tu było nie tak. Tego samego dnia wieczorem mój syn Dylan zawołał mnie do swojego pokoju. Możesz mi pomóc z pracą domową, tato. Podał mi zeszyt, wziąłem go z jego rąk i przeczytałem zadanie domowe na dzisiejszy wieczór. Na samej górze strony było tylko jedno zdanie. Zbadaj, jaki jest najlepszy sposób na podanie swoim rodzicom środków usypiających. Ledwie skończyłem czytać zdanie, gdy poczułem ostry ból w karku, a kiedy spojrzałem w dół, zobaczyłem igłę wystającą z boku mojego karku. Dylan trzymał drugi koniec igły z pustym spojrzeniem na twarzy. Ostatnie, co pamiętam, to spojrzenie Dylana na mnie, gdy leżałem na podłodze. Zaobserwuj oraz napisz komentarz, aby otrzymać powiadomienie o kolejnej części.